Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak osiągnąć efekt 3D, jak inaczej można to nazwać, efekt Harrisa. Przepraszam za moją ostatnią nieobecność na fotoblogie, ale niestety ilość różnych zleceń nieco mnie przerosła i po prostu nie mogłem realizować dla Was poradników przez ostatnie 2 tygodnie. Teraz wracam i już co tydzień będziemy mieć poradniki tak jak wcześniej. Efekt 3D możemy uzyskać w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę musimy tylko 2 razy wymieszać różne warstwy, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ja w tym momencie powieliłem warstwę tło i stworzę do tego warstwę kolor kryjący. Wszystko zależy od tego, jaki efekt 3D, jaki efekt chcemy uzyskać, to znaczy jakie kolory chcemy nałożyć. Zazwyczaj jest to taki efekt, który będziemy widzieć przez jakieś okulary z jedną szybką niebieską, druga szybka będzie czerwona, więc wybierzemy też takie kolory. Ja wpiszę odpowiednie wartości, czyli RGB 255 tylko i wyłącznie dla czerwonego. Zatwierdzam i następnie wymieszam tę warstwę wypełnienia kolorem w trybie pomnóż. W tym momencie stworzyła nam się idealnie czerwona warstwa, połączona z tą naszą warstwą numer 1. Teraz scalę te dwie warstwy, mogę użyć skrótu klawiszowego Command bądź Ctrl E, jak również mogę po prostu prawym klawiszem wybrać opcję scal warstwy. Po raz kolejny powielam warstwę tło. Przeniosę ją na górę, żeby widzieć, co będziemy na niej robić i w tym momencie wybiorę kolejny kolor kryjący, przy czym wpiszę takie wartości, aby był on idealnie niebieski, czyli 255 dla wartości niebieskich. Następnie wymieszam tę warstwę w trybie pomnóż i scalę obydwie warstwy. W tym momencie nadaliśmy 2 kolory tym warstwom, czyli mamy warstwę czerwoną, mamy warstwę niebieską. Tak naprawdę możemy tych kolorów dodać dowolną ilość. Teraz musimy wymieszać już te scalone warstwy w trybie jaśniej. To jest jakby klucz do tego, co robimy. I tak naprawdę w tym momencie nie widać, żebyśmy cokolwiek zrobili, ponieważ te warstwy mieszają się tak, że warstwa tło tak czy inaczej jest warstwą dominującą, ale wystarczy delikatnie przesunąć jedną warstwę w lewo, drugą warstwę w prawo i już widzimy, jak ten efekt tak zwany 3D czy efekt Harrisa zostaje stworzony. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna opcja do oczywiście niektórych zdjęć. Też nie chciałbym widzieć krajobrazów w tej technice, natomiast do takich zdjęć jak na przykład to, które widzimy, wydaje mi się, że jest całkiem ciekawe. Myślę, że warto też usunąć delikatnie z oczu ten efekt 3D, bo jednak na oczach skupia nam się wzrok. Więc nakładam maskę warstwy, wybieram czarny pędzel, ale zmniejszam jego krycie o jakieś 50%. Następnie przejdę do drugiej warstwy i dokładnie tym samym pędzlem wymarzę to, co stworzyliśmy również na oczach. I wydaje mi się, że po tak krótkim czasie możemy uzyskać całkiem fajny efekt, ale tak jak mówię, nie do wszystkiego się nada, a ja dziękuję Wam bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć!